Cześć wszystkim, znowu Ponio 7. Dalszy ciąg, Pillars of Eternity. Dobra, idziemy dalej, zobaczyć co my tu mamy. Za większą ilością lasu. Grafika tej grze jest bardzo ładna. To trzeba jej przyznać. Okej, jakaś sarenka. Moglibyśmy spróbować ją ubić, ale... Ale wierzcie mi, sarenki mają sporo życia, więc najprawdopodobniej po prostu by uciekła. Okej. Nie przejdziemy. Sobie zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy są jeszcze jakieś roślinki, które możemy pozbierać, uważać jakieś eliksiry. Właśnie, nie zaglądałem dawno do tego rzemiosła. Co my tam możemy? Możemy jedzenie zrobić. Tak, ciekawe. Zręczność plus 1, percepcja plus 1. W sumie to brzmi całkiem fajnie. W sumie zróbmy parę takich rzeczy. Żona potrawka. Perłowy kurczak. Maksymalna kondycja plus 2. Również fajne. Okej, fajne. Dobra, mikstury poziomu pierwszego. Też sporo mikstur możemy. Właśnie, to nas kosztowało parę sztuk miedzi, ale mało. Mikstury również możemy wytwarzać. Ale już po tańszych cenach. Znaczy, no, nie po tańszych, po droższych, ale... Ale spoko, no, tak nie możemy na razie nic wytworzyć. Mikstura magicznego sobowtóra. Plus 40 do odbicia. Pewne fajne rzeczy tu są. Szybkość ruchu plus 3. Mikstura żelaznej skóry. Redukcja obrażeń plus 8. Okej. Dobra, fajne rzeczy. Niestety problem z miksturami jest taki, że nigdy ich nie używam. To troszkę ogranicza ich skuteczność. Dobra. Dobra. Zmiana broni. Tu są jakieś dziki. Nie. Okej. Zmiana broni z powrotem. Okej. I ty też. Okej. Ty masz oślep tego dzika, bo on zaraz rzuci się nam naszego maga. Okej. Ty możesz bić tego bika. Okej. Okej, paladin otrzymuje trochę obrażeń, ale pewnie dlatego, że jest oflankowany. Dobra, ty rzucisz jeszcze raz to. Okej. Tacy. I ty bij tego dzika. Dobra. Ten kij ma całkiem spory zasięg. Co fajnie. Okej, możesz jego przewrócić. Okej, spoko. Wow. Czemu tak dużo otrzymałem obrażeń? Nie wiem, nieważne. Dobra, skóry dzika. Ta mało bym padł. Z wycieńczenia. Okej, tu więcej mamy tych kryształów. Adrowych. Najwidoczniej one są stałą pozycją w krajobrazie tej krainy. I zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj mamy. Mamy dużego wilka. W sumie nie będę już zmieniał. Nie będę zmieniał broni, żeby potem... Okej, dobra, to się odsunie jednak. No właśnie, powinienem mu dać kolczugę. Się zbyt często angażuje w walkę w zwarciu. Okej. Chociaż on ma i tak beznadziejną zręczność, więc to jeszcze dodatkowo go spowolni, ale... Ale no cóż.
Wiecie, co najbardziej spowalnia? Śmierć. Dobra. No właśnie, mamy zbroję łuskową. Nierównie dobrze mogę dać mu ją. Ta ślicznie wygląda. Mamy coś dla niego jeszcze. Tak, kolczuga ma największą redukcję obrażeń. Ale powiedzmy, że na razie wystarczy mu łuskowa. Mamy starą pelerynę, którą sobie nałoży. Powiedzmy, że kaptur mu damy. Jak on będzie wyglądał w kapturze. Brzydko. No to damy mu ten kolczy hełm. Okej. Okay. Szaty sobie schowamy. Są brzydkie. Okej. Okay. Jeszcze hełm. Idealnie. Świetnie. Dobra. Okej. Okay. Co ten dzik miał? Pewnie tylko skórę. A! Nie pytajcie mnie. Skąd to wiedziałem? Intuicja. Dobra. Trzeba ich troszkę przyspieszyć. Ktoś tu sobie leży, odpoczywa. I ma halabardę. Solidną halabardę. Sobie zaraz ją spojrzymy. Tam ma znacznie większe obrażenia. 19 do 27. Tak, obrażenia plus 15% i celność plus 4. Tam, więc na razie zrezygnujemy u Edyra z miecza. Halabarda na razie lepiej mu będzie pracować. Dobra. A poza tym... To był chyba jakiś klif, tak. Chcemy do niego zejść. Już na pewno to jest coś ciekawego do zwiedzenia. O, patrzcie, są trupy. O, jest troll. O, patrzcie, ten człowiek był zatrollowany na śmierć. Dobra. Zaraz otworzymy ogień. Tylko może rzucimy jakąś zbroję. Ponieważ to jest troll. Okej. Okay. Jest w sumie całkiem wolny. Mogę w sumie go ostrzelać zanim się rzuciłem do walki wręcz. Dobra. Tego ślepisz. Aha. Ciekawe, czy jest wrażliwy na ogień paladyna. Okej, okay, na pewno był wrażliwy na oślepienie. Okej, okay, czekajcie. Tylko 9 ciętych. Efekty dodatkowe plus 20. Nie zadałem mu chyba za żadnych obrażeń od ognia. Więc chyba nie jest wrażliwy na ogień. Jak w każdym innym świecie fantazy. Dobra. Spróbuję jeszcze raz go powalić. Co chyba ten płomienne poświęcenie się działa tylko dobrze wtedy, kiedy mam jakąś postać z dużymi obrażeniami. Inaczej to plus 25% jest zawsze pochłaniane przez redukcję obrażeń i efekt jest zerowy. Mhm. Okej. Okej, ktoś tu jeszcze jest? Amulet Fulvana. Refleks plus 5. Dobra, zaraz to zobaczymy. Złota. I przerzuty list. Ten kawałek pergaminu jest podarty oraz pokryty krwią i trollową śliną. Na tym, co z niego zostało, odczytujesz. Obawa, że może mu się stać krzywda, gdy dotrę do Zatoki Buntu, zatrudnię przewodników, którzy zaprowadzą mnie bezpiecznie z powrotem na zachód i zobaczymy, czy uda nam się znaleźć Fulvana. W tej chwili żałuję swojego zapału do opuszczenia Złoconej Doliny. Jest bardzo ciemno. Okej. Okay. Że może mu się stać krzywda. Ten zachód. Okej, okay, czyli ktoś był w Zatoce Buntu i wrócił do Złoconej Doliny, szukając jakiegoś Fulvana. Fulvan to chyba jakiś podróżnik. Aczkolwiek
Nie wiem, czy już o tym przeczytaliśmy, czy właśnie wam coś zaspoilowałem. Okej, okay, amulet Fulvana. Reflex plus 5 i plus 15% healing received. Okej. Okay. Może się to przydać na jednemu z naszych wojowników. Tylko, że... Tak, że to się nakłada na slot na szyi. Wiecie co, dam to Ederowi. Ponieważ... Ponieważ Paladin otrzymuje mniej obrażeń, więc mu mniej jest potrzebne leczenie. Dobra, czy ktoś nie ma jeszcze kapoki? Ty nie masz ładnej kapoki. Sobie nałóż pelerynę ładną. No, fajnie. Dobra. Hey there. Czy jakieś tu... Tak, krwawy mech. Poza tym to wszystko. Tam już chyba by nic nie było. Sprawdzimy kiedy indziej. Póki co idziemy na południe. Do Bunsoli Anzloga. Tak, tam mamy spotkać się z tą wiedźmą. I poprosić o lekarstwo na próżnorodzenie? Tak to się nazywało? Okej, okay, dotarliśmy na co? Jacyś tutaj państwo sobie stoją. Dwoje wiśniaków stoi przy zagłębieniu zalanym wodą z przypływu. Oddychają ciężko, wyraźnie zdyszani. Ponoszą nerwowo głowy, kiedy się zbliżasz. Jeżeli zamierzasz łowić ryby, tak jak my, nieznajomy, to lepiej unikaj buzoli. W tej okolicy wiele statków wpadło na skały, więc nie przejęliśmy się kolejnym, dopóki tego nie usłyszeliśmy. To był potworny hałas. Myślałam, że może to rozbitek, ale nie był żywy. Ruszał się, ale nie był żywy. Straszna rzecz. Okej, okay, co masz na myśli? Co widzieliście? Trupy, chodzące trupy. Nie chcieliśmy mieć z tym nic wspólnego, cokolwiek to jest. Może jest coś, złowimy tutaj, a potem wrócimy prosto do domu. Co tutaj robicie? Łowimy ryby, rzecz jasna. Tylko tutaj, że straciłem wetkę po tym, jak rzuciłem się nieobecnego z tych potworów. Sprawdziliśmy zagłębienia zalewowe i chcieliśmy sprawdzić tam przy skałach. Najęliśmy się strachu. Teraz musimy sobie radzić z samymi sieciami albo głodować. Mówicie, że rozbija się tutaj wiele statków? Cały czas! To piękne miejsce, ale niebezpieczne dla żeglarzy. Zwykle jednak dobre dla rybaków. Następnym razem chyba spróbujemy trochę dalej stąd. Dobra, żegnam. Powodzenia zaraz. Słyszeliście? Okej. Okay. Nie dość, że trupy to jeszcze ksauripy są. Okej, okay, wiecie co? Uważajcie. Ta, z tego co pamiętam ostatnio, to przynajmniej jeden z nich mi padł. Przy ostatniej próbie. Ta... Tilly padła i nie mogłem nic z tym zrobić. A Edgar jest chyba kolejny, następny w kolejce. Okej, okay, może zdążę go uleczyć, jeżeli otrzymał już jakieś obrażenia. Że oślep tego Ksauripa. Oj, oślep tego Ksauripa. Ty już bijesz jego, to ty dobij tego. Dobra. Ładnie, ładnie. Okej, okay, on przeżył. Ale niestety jego koleżanka nie. Nie powinna się tak rzucać na całą masę ksauripów. No cóż. Ostatni błąd w jej życiu. Ta, duży bałagan. Ale my tu posprzątamy. Jesteśmy poszukiwaczami przygód. Może się zajmujemy sprawami, które nie powinny nas obchodzić. Dobra. Ty przejdziesz w tryb zwiadu. Aż z tego co pamiętam, jest tutaj parę ukrytych przedmiotów tu i tam. Dobra. Dobra. Zbiornik roi się od krabów i drobnych ryb postawionych przez odpływ. Okej. Okay. Nie dziwi się, że chcieli tu tak połowić w nich trochę. Dobra. Każdy dostaje swojego ksauripa do ubicia. A ty może ślepisz jego.
Ojejku, czemu on tak blisko poszedł? Bez sensu. Dobra. Ważymy. I drugi raz. Okej. Dobra. Całe ripy są bardzo biedne, jeżeli chodzi o obronę. Dobra. Ta, to będzie trochę krapu na sprzedaż, kiedy już wrócimy do wioski. Ale spoko. Złoto z pewnością się przyda. Dobra. Idziemy się w tamtą stronę. Bliżej na razie brzegu, a potem zawrócimy. Okej, tu jest wyjście. Coś ukrytego. O właśnie, ty zwiaduj. Właśnie, czy jest coś na zachód jeszcze? Chyba nie. Ale sprawdzę dla pewności. Ta. Nic tam nie ma. Idziemy w tą stronę. Wygląda jak ciekawe miejsce. Ktoś tu się osiedlił. A, patrzcie. Ktoś tu jest. Tana na przykład. Ta, nasza drużyna powoli się męczy. Może będzie dane nam tu odpocząć. I tu jest Ranga. Stoisz przed obliczem wysokiej Aumumaunki. Jej skóra zabarwiona jest na ciepły, brązowy, złoty kolor zachodu słońca. Z bladymi, białawymi plamami na gardle i dłoniach. Jej falująco rudobrązowe włosy spływają po ramionach skręcone w ciasne warkocze wokół pasa. Gołej skóry biegnącej wzdłuż czaszki. Przychodzisz po lekarstwa i towary, czy po prostu chcesz skorzystać z mojego ogniska? Przysyła mnie Aufira. Powiedziała, że wiesz, jak sprawić, by jej dziecko nie było próżno rozrodzone. Ach, kolejna przerażona owieczka ze stada Redrika. Ranga powoli kiwa głową, mierząc się wzrokiem. Miło, że zechciałeś przebyć tak długą drogę. Biedna Aufira musi być bardzo wzbudzona. Zakładam, że dała ci jakąś zapłatę dla mnie. Cokolwiek ci dała, zatrzymaj to. Nie potrzebuję pieniędzy, ale potrzebuję twojej pomocy. Na północy wschód stąd mieszka szczep Ksauripów, któremu przewodzi jeden z ich kapłanów. Jakiś czas temu wygnali Tanę, a ich zwiadowcy ciągle się tu kręcą, szukając okazji, by go zabić. Ksaurip wydaje z siebie zgrzytliwy pisk i spuszcza łeb. Któregoś dnia pójdę szukać skłonników, a po powrocie znajdę mojego pomocnika martwego. Tak wówczas pomogę innym. Pozbądź się tego utrapienia, zrobię co w mojej mocy, żeby pomóc Aufirze. A nawet dorzucę coś dla ciebie. Nie wystarczy, że po prostu zapłacę? Zabawna sprawa, ale w tej okolicy pieniądze nie są takie znowu przydatne. Chętnie za to przyjmę przysługę. Zrób dla mnie, a będziesz mógł zatrzymać pieniądze. Przekonasz się, że jestem bardzo skora do handlu niż Ksaulipę. Dobra. To była krótka gadka. Nie, ta na twój piski nie przeszkadza. Masz coś na sprzedaż? Oczywiście, popatrz śmiało. Dobra, ma na sprzedaż zestaw obozowy, ma potrawkę, którą sobie już zrobiliśmy, i ma miksturę. Ale poza tym nie ma nic ciekawego. Szkoda, myślałem, że będzie można za darmo skorzystać z jej ogniska. Wygląda na to, że nie można. Okej, dobra. Ale i tak przyda nam się odpoczynek. Ta. Rano. Wyruszymy na Ksauripy. Tam myślałem, że będzie rano. A która jest? Godzina czwarta. No to prawie już rano. A co jeszcze możemy tu zrobić? Okej, więcej Ksauripów. Na stanowiska bojowe! Okej. Bo powinniśmy zablokować w ten sposób przejście. Okej. Ciach. Miałem na myśli ciach. Okej, wygląda na to, że zdobyliśmy w pełni bestiariusz od Ksauripów.
co powoduje, że nie będziemy już więcej dostawać za nich punktów doświadczenia. No cóż, niedużo można się nauczyć, jeżeli chodzi o Xauripę. Nie są to zbyt potężne stworzenia. Okej. Właśnie, czy możemy coś poczytać o nich w bestiariuszu? Encyklopedia, bestiariusz, Xaurip. Okej, mamy ich konkretne statystyki, mamy ich obronę. Redukcja obrażeń, 4. Zdolności brak. Okej. Jest też spory opis, jakby ktoś chciałby sobie przeczytać. Wilki też chyba mamy już w pełni opanowane. Tak, troli nie mamy, skuldorów. Tak, sporo jeszcze nie mamy w pełni opanowane. Okej, okay, spoko. To dobrze. Znaczy, że możemy jeszcze zdobywać doświadczenia za nie. Okej, okay, tu jest jaskinia, o której na razie nie musimy jeszcze iść. Ale za niedługo będziemy musieli. Okej. Okay. Troszkę szybciej. I co my tu mamy? Okej. Okay. Coś tu jest. Stronica z dziennika Fulvana. Spotkałem w złoconej dolinie pomocną jelenią-bożankę. Była nieocenioną pomocniczką podczas mojego pobytu w tejże własnej wiosce i zgodziła się towarzyszyć mi przez pewien czas w drodze Busolian z Gola. Rozdzieliliśmy się w dziczy znanej jako widły Magrany, ale dałam jej swój amulet, aby miło mnie wspominała. Może kiedyś jednak wrócę w te strony. Okej. Okay. To jest chyba ta pani, której zabraliśmy amulet. Leżała martwa. No cóż, wygląda na to, że Fulvan to miły człowiek. Ale... tak, ale jego amulet chyba nie przyniósł szczęścia. Okej. Okay. Poszliśmy już chyba do tych... Xauripów, które musimy ubić. Okej, ładnie. Ta, tutaj chyba są wszystkie. Okej. Okay. Przywalimy im czarem. Okej, okay, tu jest kapłan. Jego chcemy się szybko pozbyć. I efektywnie. Okej. Okay. Przywaliłeś im raz. Przywalim drugi raz. Ty go możesz podpalić. A ty strzelaj dalej w tego kapłana. Gdzie... gdzie ten czarował, to nie jest coś, co chcemy. Okej. Okay. Dobra. Ty tryb obronny. Tak, ten kapłan zaraz padnie, to fajnie. Już padł. Okej. Okay. Tu po kolei. Okej, okay, ładnie, trafienie krytyczne. Paladyn dalej się z jednym Xauripem męczy. A Eder w tym czasie pojedynczymi czasami zapija kolejnych. Okej, okay, dobra, Paladyn ubił swojego. Teraz wszyscy na tego. Nie było problemów. Teraz będziemy mogli cofnąć się do tej wiedźmy. I poprosić ją o zaklęcie. Zaklęcie, o tak, o lekarstwo. Dobra. Co, czy my tu coś mamy? W tym ich obozie. Tutaj coś chyba się zaświeciło. Albo i nie. No cóż, w następnym odcinku oczyścimy resztę Buzoli Arns Loga. Zdobędziemy
lekarstwo i wrócimy z nim do coś tam. Do tej biednej kobiety w ciąży. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.